Cześć! Dzisiaj ponownie jesteśmy na Dolnym Śląsku i ponownie jesteśmy w Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym, prowadzonym przez panów Stanisława i Sławomira Gabrysiów. W dzisiejszym odcinku będziemy chcieli wam zaprezentować pojazd, który stał się jakby początkiem rodziny radzieckich transporterów opancerzonych. Zapewne domyślacie się, że bohaterem tego odcinka będzie transporter opancerzony BTR-60. Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale jesteśmy tutaj trzeci raz, a do tej izby muzealnej zajrzeliśmy dopiero po raz pierwszy. I kiedy zobaczyłem przepiękną kolekcję broni palnej, która tutaj się znajduje, postanowiliśmy lekko zmienić koncepcję i właśnie tutaj nagrać genezę, żebyście choć odrobinę, choć w tle, mogli zobaczyć, jak bogata gama eksponatów jest tutaj zgromadzona. To jedziemy z genezą. Wprowadzenie do służby w Armii Radzieckiej pierwszej generacji transporterów opancerzonych, czyli wozów BTR-152 i BTR-40, nie rozwiązało wszystkich problemów radzieckiej piechoty zmotoryzowanej. Te pojazdy właściwie były opancerzonymi ciężarówkami, ze zbyt słabymi silnikami i ograniczonymi tak na dobrą sprawę zdolnościami poruszania się w terenie trudnym. A zwłaszcza posiadały odkryty przedział bojowy, co czyniło je bardzo wrażliwymi na prowadzenie ognia pośredniego przez przeciwnika, i równocześnie niemożliwym było używanie ich w sytuacji, gdy wróg zastosował broń masowego rażenia. W związku z tym zdecydowano opracować ich następców. I wozy te nowe, oprócz likwidacji niedomagań, które trapiły wozy pierwszej generacji, miały również posiadać zdolność forsowania przeszkód wodnych z marszu. Prace nad projektami nowych wielokołowych transporterów opancerzonych trwały w Związku Radzieckim w latach 1956-1958. Co ciekawe, oprócz gigantów motoryzacyjnych, takich jak GAZ czy ZIŁ, wzięły w nich udział również nowe, młode, ambitne biura konstrukcyjne. No i rzecz niezwykła jak na realia Związku Radzieckiego, mieliśmy do czynienia po prostu ze zwykłą, klasyczną rywalizacją. W 1957 roku w Moskwie, w zakładach ZIŁ, rozpoczęto pracę nad projektem trzyosiowego transportera opancerzonego. Pojazd miał być wyposażony w silnik o mocy 180 koni mechanicznych, każde z kół miało mieć niezależne zawieszenie i miał posiadać system centralnej regulacji ciśnienia w oponach. Prototyp pojazdu ukończono w 1959 roku, a w 1960 przeszedł on próby fabryczne. Pod koniec 1958 roku w zakładach KAS w Kutaisi rozpoczęto pracę nad projektem przygotowanym w Akademii Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, który miało zaowocować powstaniem czteroosiowego transportera opancerzonego. Wóz ten miał posiadać 177-konny silnik, który miał być umieszczony z tyłu. Napęd w wodzie miały zapewnić dwa silniki strugowe zaadaptowane z czołgu PT-76. Każde koło miało być niezależnie zawieszone, a dwie pierwsze osie miały być skrętne. Pojazd otrzymał oznaczenie Obiekt 1050. Zimą 1956 roku w zakładach GAZ rozpoczęto pracę nad projektem nowego czteroosiowego transportera opancerzonego. Otrzymał on oznaczenie GAZ-49 i jego cechą charakterystyczną był fakt zastosowania dwóch silników o mocy 90 koni mechanicznych każdy. Napęd w wodzie miał gwarantować pojedynczy silnik strugowy. Co ciekawe, pojazd ten nie posiadał zintegrowanego dachu. Ostatecznie z rywalizacji zwycięsko wyszły zakłady GAZ w Gorki. Ich wóz był stosunkowo niedrogi, stosunkowo mało awaryjny, a zaplecze przemysłowe i kadrowe zakładów gwarantowało szybkie uruchomienie masowej produkcji. Ale radzieckich generałów nade wszystko zachwyciło rozwiązanie kwestii układu napędowego i fakt, że przy uszkodzeniu jednego z silników pojazd nadal mógł się poruszać. 13 listopada 1959 roku GAZ-49 został przyjęty do uzbrojenia pod oznaczeniem BTR-60P.
Jak widzicie, przód BTR-a 60, jego kształt jest podyktowany chęcią zapewnienia pojazdowi jak największej wyporności i w związku z tym zwiększa zdolność do pokonywania przeszkód wodnych, nadając mu równocześnie bardzo charakterystyczny taki ostry, kanciasty kształt, który powoduje, że właściwie z żadnym innym pojazdem tego wozu pomylić nie można. Na dolnej płycie pancerza znajdują się dwa haki, dzięki którym można ewakuować pojazd w wyniku uszkodzenia. Na przodzie dziobu klapa, która prowadzi, poprzez którą wyciągano linę wyciągarki. Nad nią klapa inspekcyjna prowadząca bezpośrednio do bębna wyciągarki. Ta wyciągarka ma moc 4,5 tony, a jest napędzana przy pomocy wału kardana przez silnik pojazdu. Zaraz obok bębna wyciągarki znajduje się klapa inspekcyjna prowadząca do cylindra hamulca oraz pompy sprzęgła. Pojazd dysponuje dwoma parami reflektorów, dwa do jazdy dziennej, dwa pozostałe reflektory podczerwone współpracują z urządzeniem noktowizyjnym kierowcy. W BTR-ze 60 dowódca zajmuje stanowisko po prawej stronie pojazdu, kierowca po lewej. Gdy nie ma kontaktu z przeciwnikiem, obaj obserwują teren przed pojazdem przy pomocy dwóch dużych okien osłoniętych kuloodpornymi szybami. Kiedy kontakt z wrogiem się pojawia, oba te okna mogą ze środka pojazdu być zasłonięte pancernymi przesłonami. Wtedy obaj członkowie załogi muszą przesiąść się na przyrządy optyczne. I tak kierowca korzysta z trzech nieruchomych peryskopów TNPB, z których środkowy w warunkach nocnych może być wymieniony na peryskop TPKU-2B współpracujący z reflektorami podczerwonymi znajdującymi się po boku pojazdu. Dowódca do swojej dyspozycji ma dwa nieruchome peryskopy TNPB oraz centralnie nad włazem jest urządzenie TPKU-2B, które w warunkach nocnych może zostać zastąpione przez noktowizor TKN-1S współpracujący z widocznym reflektorem podczerwieni OU-3GA. Do obu stanowisk, kierowcy i dowódcy, można się dostać przez duże jednoczęściowe włazy otwierane do przodu. Kadłub BTR-a 60 to samonośna konstrukcja wykonana ze spawanych walcowanych płyt pancernych o grubości od 5 do 10 mm. Jak widzicie, ta grubość pancerza gwarantowała osłonę załodze i desantowi tylko przed ogniem broni karabinowej, ewentualnie przed odłamkami pocisków artyleryjskich. Z przodu dwa nieruchome peryskopy TNPB używane przez kierowcę, umożliwiające mu obserwację lewej strony pojazdu. Przypomnijcie sobie, jak wyglądała sytuacja z przodu. Kierowca w prawą stronę właściwie nie ma możliwości spojrzeć, musi polegać na informacjach uzyskanych od dowódcy, bo dowódca dysponuje dwoma analogicznymi urządzeniami. Ta sytuacja oczywiście mocno ograniczała świadomość kierowcy w trakcie prowadzenia wozu. Na burtach pojazdu trzy strzelnice umożliwiające prowadzenie ognia z broni osobistej przez członków desantu. Coś, co zwróciło moją uwagę i w momencie, kiedy się już wspinałem na pojazd, to ten element doceniłem, to system sprytnie rozmieszczonych poręczy, który naprawdę ułatwia wejście i zejście z pojazdu. Centralną część boku kadłuba zajmują drzwi dla desantu boczne. O nich i desancie troszeczkę więcej za chwilę. Kolejne drzwi prowadzą do komory silnika. Dzięki nim gwarantowany jest dopływ powietrza do jednostki napędowej. Na samym końcu kadłuba układ wydechowy. To wróćmy teraz do bocznych drzwi desantu. W tym momencie możemy jakby wrócić do kwestii związanej z układem konstrukcyjnym, bo układ konstrukcyjny BTR-a 60 jest klasyczny raczej dla czołgu. Przedział kierowania z przodu, bojowy w środku i napędowy z tyłu. I właśnie to rozwiązanie zdeterminowało w mojej opinii największą wadę tego transportera. Zwróćcie uwagę na rozmiar tych drzwi. Są one niewielkie. Żołnierz w pełnym wyposażeniu, w sytuacji stresowej, bojowej, musi szybko opuścić transporter, by przystąpić do działań na jego zewnątrz. Gdy pojazd się poruszał,
wydaje mi się, że niemożliwym było skorzystanie właśnie z tych drzwi. Trzeba było pojazd zatrzymać i wtedy dopiero z niego się po prostu wygramolić. Oprócz tej pary drzwi, analogiczna znajduje się na drugiej burcie i dwie klapy znajdują się na dachu transportera. Przez te cztery otwory musi na zewnątrz w szybkim tempie wydostać się 9-10 ludzi. Tego nie można było zrobić szybko. Dlatego dochodziło w sytuacjach bojowych do często kuriozalnych sytuacji, że na przykład w Afganistanie radziecka piechota wolała być transportowana na pancerzu transportera opancerzonego, co oczywiście nie gwarantowało jej żadnej osłony w wypadku znalezienia się pod ostrzałem, ale dzięki temu błyskawicznie mogli rozsypać się w terenie i przystąpić do działań bojowych. Na podwozie BTR-a 60 składają się cztery osie, każda z nich napędzana jest oddzielnie. Na tych osiach mamy niezależnie zawieszonych 8 kół. Dodatkowo na rzecz tych 8 kół pracuje 12 teleskopowych hydraulicznych amortyzatorów. Przy czym podwójne amortyzatory znajdują się na pierwszej i czwartej parze kół, pojedyncze na drugiej i trzeciej. Skrętne są tylko dwie pierwsze osie transportera. Cały transporter dysponuje centralnym systemem regulacji ciśnienia w oponach. Możliwe jest uzyskanie nacisku na grunt od 0,5 kg do 2,5 kg na centymetr kwadratowy, oczywiście w zależności od warunków terenowych, jakie panują. No i jesteśmy na górze. Ja stoję na żaluzjach, które gwarantują dopływ świeżego powietrza do komory silnika. Bezpośrednio dalej, pod tą żaluzją, dwa otwory, dzięki którym można dolać chłodziwa do chłodnic. Niżej dwie kolejne żaluzje, które gwarantują wyjście z kadłuba gorącego powietrza. Gdyby udało nam się odkręcić śruby tej tylnej płyty, to dostalibyśmy się do komory, w której zauważylibyśmy po pierwsze po bokach dwa zbiorniki paliwa, zresztą wlewy do nich widać z tyłu. Centralną pozycję w komorze zajmowałaby sporych rozmiarów rura dyfuzora gwarantująca napęd pojazdu w wodzie. Elementem charakterystycznym tej komory są również dwa wentylatory, których zadaniem jest wyciąganie ciepłego powietrza z komory silnika i wypychanie ich na zewnątrz pojazdu. Patrząc na sam tył kadłuba, uwagę zwraca duży otwór, który jest otworem właśnie wylotowym dla napędu strugowego. Bo to napęd strugowy gwarantował poruszanie się BTR-a 60 w wodzie. Na jakiej zasadzie ten napęd działał? Pod spodem, w spodzie kadłuba, znajduje się jeden duży otwór, przez który woda jest zasysana do wnętrza pojazdu, a następnie z dużą siłą wypychana na zewnątrz. Przypomina to działaniem silnik odrzutowy, co powoduje zaczerpnięcie wody, a następnie jej wypchanie. W środku, w dyfuzorze, znajduje się duża czteropiórowa śruba napędzana oczywiście poprzez system przekładni i wałów kardana przez sam układ napędowy. Dzięki silnikowi strugowemu, który na ówczesne czasy jest rozwiązaniem oczywiście bardzo nowoczesnym, BTR 60 w wodzie rozpędza się do 9-10 km na godzinę. Co ciekawe, w momencie awarii silnika strugowego jest możliwość kontynuowania forsowania przeprawy tylko z użyciem po prostu kręcących się kół. Przy czym wtedy prędkość BTR-a spada do około 4 km na godzinę. Dlaczego ten system strugowy jest taki dobry dla tego typu pojazdu? Nie oszukujmy się, w większości wypadków, jeżeli przewidywano kwestie forsowania czy pokonywania przeszkód wodnych, to nade wszystko dotyczyło to cieków śródlądowych. Bardzo często brzegi rzek porośnięte były jakimiś chaszczami, gąszczem, pełno krzaków, różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Co powodowało, że
gdybyśmy wykorzystywali system śrub, to w tym najtrudniejszym momencie właśnie wejścia do wody albo wyjścia z wody istniało spore ryzyko, by te elementy znajdujące się na brzegu po prostu się w układ napędowy zaplątały. W wypadku systemu strugowego tego problemu po prostu nie było. Wylot dyfuzora jest zasłaniany przez dwie pokrywy deflektora. Są one otwierane i zamykane hydraulicznie przez kierowcę z wnętrza pojazdu. Więc jak wspomniałem, ten napęd strumieniowy i ten dyfuzor, jego otwór gwarantował poruszanie się pojazdu w wodzie do przodu. Jak pojazd płynął do tyłu? Zamykano oczywiście obie klapy deflektora. Wtedy woda z dużą siłą w nie uderzała. Na dole zresztą klapy deflektora możecie zauważyć specjalny taki ogranicznik, który uniemożliwiał wodzie jakby wypchnięcie żaluzji deflektora i wyrwanie ich właściwie z zawiasów. Wtedy woda przekierowywana była dwoma specjalnymi dyszami do umieszczonych skośnie po obu stronach pojazdu wylotów. Wychodząca skośnie woda powodowała ruch transportera do tyłu. No to idziemy dalej. Antena radiostacji, w tym wariancie to radiostacja R123. Bezpośrednio przede mną wlot powietrza do sprężarki, która pracuje na rzecz centralnego systemu regulacji ciśnienia w oponach pojazdu. Jeszcze raz zwrócę uwagę na włazy desantu znajdujące się na dachu BTR-a 60. Zwłaszcza niewielki rozmiar tego bezpośrednio przede mną. Przypomnę, że w warunkach bojowych właściwie tylko te włazy praktycznie mogły być użyte przez desant, by wyjść z pojazdu. Te boczne właściwie były za małe, by żołnierz swobodnie z całym oporządzeniem z nich wyszedł. Równocześnie, o czym nie wspomniałem wcześniej, opuszczenie pojazdu przy pomocy tych drzwi znajdujących się na dachu od razu narażało żołnierzy na znalezienie się pod ostrzałem przeciwnika. W żaden sposób nie mogli oni wykorzystać kadłuba jako ochrony przed padającymi pociskami. Po mojej lewej stronie znajduje się urządzenie obserwacyjne dla dowódcy desantu. To jest peryskop MK4. Wieża to PBU-1, doskonale znana chociażby z samochodu rozpoznawczego BRDM-2. Jej główne uzbrojenie to WKM 14,5 mm KPWT z zapasem 500 pocisków. Wspiera go sprzężony z nim karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm z zapasem 2000 pocisków. Oba karabiny we wspólnym jarzmie mogą być podnoszone w zakresie kątów od minus 5 do plus 30 stopni. Podnoszenie broni, jak i obrót wieży realizowany jest przez strzelca ręcznie. Do samego strzelania dysponuje on celownikiem optycznym PP61 o powiększeniu 2,6 raza. By obserwować tylną półsferę, strzelec dysponuje stałym peryskopem znajdującym się na stropie wieży. No i znajdujemy się w środku transportera. Jak widzicie, miejsca wydaje się, że jest stosunkowo dużo, ale jeżeli uświadomimy sobie fakt, że te ławki są trzyosobowe i miałoby tutaj siąść trzech gości z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem, to tego miejsca wcale nie jest już za dużo. Za mną przedział silnikowy i ta tajemnica, która spowodowała, czy zadecydowała o tym, czy rozwiązanie, które zadecydowało o tym, że radzieccy generałowie zdecydowali się na wybór właśnie tego transportera. Urzekł ich system napędowy BTR-a. Z racji tego, że w Związku Radzieckim wtedy raczej nie było od silnika odpowiedniej mocy, by napędzić prawie 10-tonowy pojazd, konstruktorzy zdecydowali się użyć dwóch jednostek napędowych. Były nimi silniki gaźnikowe GAZ-49B o mocy 90 koni mechanicznych każdy. Przy czym nie połączone ich w jeden zespół, a każdy z nich otrzymał własny wał napędowy, własne sprzęgło, własną skrzynię biegów. Prawy silnik napędzał pierwszą i trzecią oś, lewy drugą i czwartą. I właśnie ten element, który z radzieckich generałów urzekł, to fakt, że kiedy jeden z silników został uszkodzony, to mimo wszystko pojazd nadal mógł się poruszać nawet z prędkością do 60 km na godzinę.
znajduje się na stanowisku strzelca. Tą pozycję zajmował jeden z członków desantu. Pamiętacie, mówiłem o tym, że wieża jest obracana ręcznie przez samego strzelca. Uzbrojenie główne, po prawej stronie WKM KPWT, po lewej KM PKT. Z boku wisiały skrzynki amunicyjne. Bezpośrednio przede mną, może się odwrócę, żebyście lepiej widzieli, celownik PP61. Rzeczy, o których zapomniałem wspomnieć, będąc z tyłu. Pod tylną ścianą, ten stalowy element, to sprężarka. Wspominana przeze mnie, kiedy byłem na dachu pojazdu. Zaraz obok niej nagrzewnica gwarantująca zimą odpowiednią temperaturę wewnątrz transportera, a bezpośrednio nad nią stały peryskop TNPB. Widać również dwie strzelnice, które można od wewnątrz otworzyć i przy pomocy których członkowie desantu mogli prowadzić ogień do przeciwnika. Komunikację wewnątrz pojazdu gwarantował radiotelefon czołgowy R-123. Ja siedzę teraz na stanowisku dowódcy. On sam obsługiwał radiostację R-123, obok niej źródło zasilania. Naprawdę sporo roboty, tak mi się przynajmniej wydaje, miał kierowca. Pierwszy, podstawowy element, jakże prozaiczny, kierownica, ale jest ona o tyle istotna, że w trakcie przemieszczania się pojazdu na lądzie oczywiście steruje tymi dwoma pierwszymi osiami skrętnymi, ale w momencie przełączenia się na napęd strugowy, to również przy pomocy kierownicy steruje się płetwami sterowymi znajdującymi się u wylotu dyfuzora. Bezpośrednio po lewej stronie, w głębi, cztery czerwone przyciski, to obsługa centralnego systemu regulacji ciśnienia w oponach. Zaraz dalej widać oczywiście deskę rozdzielczą, przyrządy optyczne TNPB używane przez kierowcę, drążek zmiany biegów, cztery biegi do przodu, jeden bieg do tyłu. Kolejny drążek to drążek zmiany biegów dla napędu strugowego. Dwa biegi do przodu, jeden bieg do tyłu. Dźwignie przełączające poszczególne mosty. Tutaj widoczna jest dźwignia, przy pomocy której obsługiwało się sprężarkę. Pod moją lewą nogą korba, przy pomocy której podnoszono i opuszczano falochron. BTR-60P to pierwszy wariant produkcyjny, budowany w latach 1960-1963. Desant liczył 14 żołnierzy i przewożony był w przedziale desantowym odkrytym od góry. Pierwsze egzemplarze, budowane do marca 1961 roku, pozbawione były uzbrojenia pokładowego. Po tym terminie stał się nim KMSGMB kalibru 7,62 mm, obsługiwany przez dowódcę wozu. BTR-60PA to wariant produkowany od 1963 do 1966 roku. Nad przedziałem desantowym zamontowano dach, który umożliwiał funkcjonowanie pojazdu w warunkach użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia. Uzbrojenie pozostawało bez zmian, jednak możliwa była jego obsługa jedynie po otwarciu włazu i utracie szczelności pojazdu. Liczebność desantu ograniczono do 12 żołnierzy. Pojazd otrzymał zmodyfikowane podwozie, zmianom uległa również skrzynia biegów. BTR-60PA1 to wariant, w którym wzmocniono zawieszenie oraz wymieniono sprężarkę i pompę oleju. Na zewnątrz kadłuba zamontowano mocowania dla 6 dodatkowych zbiorników paliwa. R-145BM Czajka to wóz dowodzenia stosowany na poziomie taktycznym i operacyjnym, wyposażony w radiostacje R-111, R-123MT oraz R-130M. MTP-2 to pojazd zabezpieczenia technicznego wyposażony w składany żuraw na wysięgniku, wyciągarkę, spawarkę, urządzenie rozpoznania chemicznego i miernik rentgenowski. BTR-60PB to wariant produkowany od 1965 do 1976 roku, który stał się najpopularniejszą wersją w produkcji. Podstawowa zmiana polegała na umieszczeniu na pojeździe obrotowej całkowicie zamkniętej wieży PBU-1 uzbrojonej w WKM KPWT kalibru 14,5 mm oraz KM PKT kalibru 7,62 mm. Ograniczyło to desant do 8 żołnierzy. BTR-60PBK to wóz dowodzenia kompanii wyposażony w dwie radiostacje R-123 i jedną R-148. Od wozów podstawowych można go rozpoznać po dodatkowych drzwiach na lewej burcie za drzwiami desantu, które prowadziły do baterii zasilania radiostacji.
BTR-60PZ to opracowany w 1972 roku wariant ze zmodernizowaną wieżą, w której zwiększono kąt podniesienia broni do 60 stopni. Nie wszedł on do produkcji seryjnej. 15JA-56 to pojazd, którego zadaniem było osłanianie maszerującej kolumny systemów rakietowych Pionier i Topol, osłanianie systemów w terenie, wyznaczanie aktualnych współrzędnych. Wóz posiadał zmodernizowaną wieżę, a przedział desantowy był wypełniony urządzeniami nawigacyjnymi. R-975 to wóz dowódczo-sztabowy odpowiedzialny za współpracę z lotnictwem. W skład jego wyposażenia wchodzą radiostacja R-847 TEO, radiostacja R-832M oraz radiostacja R-802M. 1W18 Klon 1 to pojazd dowodzenia baterii artylerii oraz pojazd 1W19 Klon 2, pojazd dowodzenia dywizjonem artylerii. Oba działają w ramach zautomatyzowanego systemu rozpoznania i prowadzenia ognia dywizjonu artylerii. Określają położenie stanowiska dowodzenia i obserwacji, orientują instrumenty rozpoznania artyleryjskiego oraz monitorują pole bitwy, a także dokonują rozpoznania artyleryjskich celów wroga i określają ich współrzędne. W skład wyposażenia wchodzi sprzęt topograficzny, kompas artyleryjski, artyleryjski dalmierz kwantowy DAK-1, noktowizor NNP-21, urządzenie kierowania ogniem PUO-9M. PU-12, znany też jako 9S-482, to pojazd dowodzenia środkami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu. Wóz posiada trzy radiostacje, R-123M, R-111 oraz R-407, a także posiada maszt teleskopowy o wysokości 6 metrów. Dodatkowa maszyna wyposażona była w automatyczny system transmisji danych. BTR-60PBM to wariant, który był wytwarzany najprawdopodobniej równolegle z produkcją BTR-80 lub stanowił lokalną konwersję z jego wykorzystaniem. Jedyną widoczną różnicą jest użycie bocznych drzwi charakterystycznych właśnie dla BTR-80. Na bazie BTR-60PB opracowano w Związku Sowieckim szereg wozów łączności, jednak my ograniczyliśmy się tu jedynie do przedstawienia tych najbardziej charakterystycznych. Z racji tego, że nie chcieliśmy, by ten odcinek trwał w nieskończoność, postanowiliśmy pozostałe wersje umieścić w innym filmie. Link do tego filmu macie poniżej. BTR-60 był produkowany w Związku Radzieckim od 1930 do 1987 roku i to właśnie Armia Radziecka była jego głównym użytkownikiem. Nie jesteśmy w stanie ostatecznie stwierdzić, ile powstało transporterów tego typu. Rosyjskie źródła twierdzą, że około 14 tysięcy, ale pojawiają się również informacje o tym, że mogło być to aż 25 tysięcy pojazdów. Licencję na zakup tego transportera zakupiła również Rumunia, która wytwarzała go pod oznaczeniem TAB-71. W latach 70. BTR-60 w armii sowieckiej stanowił podstawowe wyposażenie dywizji strzelców zmotoryzowanych. W skład takiej dywizji, oprócz pułku czołgów, wchodziły trzy pułki piechoty zmotoryzowanej. Jeden na bojowych wozach piechoty, dwa na transporterach opancerzonych. W ataku w pierwszym rzucie miały podążać pułk czołgów wraz z pułkiem na BWP-ach. W drugim rzucie umieszczano pułki na transporterach opancerzonych. Struktury i forma działania były kopiowane w armiach Układu Warszawskiego, jak i w szkolonych na sowiecką modłę armiach arabskich czasów wojny Jom Kippur. Największym użytkownikiem BTR-60 po Związku Sowieckim było NRD. W sumie zakupiono tam ponad 1500 pojazdów tego typu. Liczba ta zaowocowała powstaniem sporej ilości wersji specjalistycznych, dowodzenia i łączności. W armii wschodnio-niemieckiej używano dla tych pojazdów oznaczenia SPW-60. Jednym z ciekawych użyć transportera było wykorzystanie jednego z pojazdów pochodzących ze Stanów Korei Północnej jako lory pogrzebowej przewożącej zmarłego w 1995 roku marszałka Oh In-woo. Transportery BTR-60, będąc odpowiednikiem OT-64 Scott, nigdy nie trafiły w większej liczbie na wyposażenie Wojska Polskiego, które użytkowało jedynie pojazdów w wersji BTR-60 PU-12, czyli wozu dowodzenia dedykowanego dla systemów obrony przeciwlotniczej. Na początku lat 80. Związek Sowiecki przekazał Polsce 25 sztuk BTR-60PB, które były użytkowane wcześniej przez pododdziały Armii Radzieckiej w Afganistanie. W trakcie trwania stanu wojennego część z tych pojazdów została doposażona w milicyjnych warsztatach w specjalne lemiesze, tarany do usuwania przeszkód i barykad. Co najmniej jeden egzemplarz znajdujący się na wyposażeniu Batalionu Szybkiej Interwencji ZOMO w Katowicach poza taranem wyposażony został także w rozkładaną zaporę, którą można było wykorzystywać do blokowania ulic lub spychania tłumu.
Mimo tego, że od wprowadzenia BTR-60 do służby minęło już ponad 60 lat, to nadal stanowi on wyposażenie sił zbrojnych wielu państw. W samej Rosji służy ich obecnie około 800 sztuk. Wiele pojazdów tego typu znajduje się jeszcze na stanach armii tureckiej, algierskiej czy egipskiej. Po raz pierwszy w warunkach prawie bojowych BTR-60 zostały użyte podczas interwencji w Czechosłowacji. Faktycznym chrztem bojowym dla tych wozów okazał się być incydent na wyspie Damanski 2 marca 1969 roku. Doszło tam do walki między żołnierzami chińskimi i sowieckimi. Wsparcie walczącym Sowietom zapewniały transportery BTR-60PB, z których 4 zostały zniszczone. Wozy te brały również w kolejnych incydentach zbrojnych nad rzeką Ussuri. W wojnie Jom Kippur zarówno armia syryjska, jak i egipska użyły dużej liczby tych transporterów. Obie armie poniosły duże straty. Na przykład Syryjczycy w falowych atakach na wzgórza Golan w dniach od 6 do 9 października stracili ponad 200 transporterów opancerzonych. Prawdziwym sprawdzianem rosyjskich BTR-60 okazała się być interwencja w Afganistanie, która rozpoczęła się w 1979 roku. Mimo tego, że do służby wchodziły już nowe transportery BTR-70, to jednak pojawiały się one na wyposażeniu jednostek gwardyjskich stacjonujących na zachodzie. Wojna w Afganistanie wykazała wysoką wrażliwość transporterów na ogień nowoczesnych środków przeciwpancernych. Pancerz wozów chronił załogę i desant jedynie przed ostrzałem z amunicji karabinowej oraz odłamkami artyleryjskimi. Niskie kąty podniesienia uzbrojenia utrudniały jego wykorzystanie w warunkach górskich. Na domiar złego, silniki miały tendencję do utraty mocy i przegrzewania się w gorącym klimacie. BTR-60 były używane przez obie armie w wojnie iracko-irańskiej 1980-1988. Mołdawskie Taby-71M wzięły udział w walkach w Naddniestrzu w 1992 roku. Armia rosyjska użyła BTR-60 także w trakcie wojny w Czeczenii, gdzie potwierdziły się wszystkie ich wady znane z Afganistanu. Wprowadzenie nowych BTR-70 spowodowały, że BTR-60 szerokim strumieniem popłynęły do wielu państw afrykańskich, co w efekcie spowodowało ich aktywny udział w szeregu konfliktów lokalnych. W ostatnich latach pojedyncze egzemplarze używane były w wojnie domowej w Syrii, gdzie można było zauważyć kilka oryginalnych i wykonanych własnymi siłami modyfikacji oraz w zmaganiach na Ukrainie. W momencie wejścia do służby BTR-60 był niewątpliwie nowoczesnym pojazdem. Jako jego niezaprzeczalne zalety można wskazać fakt, że w momencie uszkodzenia jednego z silników wóz mógł kontynuować dalej poruszanie się przy użyciu jednego, nawet z prędkością do 60 km na godzinę. Drugą zaletą tego pojazdu była bardzo dobra, powiedzmy sobie, dzielność czy zdolność do pokonywania przeszkód wodnych. Zastosowanie napędu strugowego gwarantowało wysoką prędkość forsowania rzek oraz bardzo swobodne manewrowanie. Dwie kolejne zalety wynikały już z przyjętego układu konstrukcyjnego i właściwie są zaletami klasycznymi dla tego typu pojazdów. Cztery osie gwarantują stosunkowo dużą odporność w wypadku uszkodzenia jednej z osi czy jednej z opon przez miny przeciwpancerne czy przeciwpiechotne. I równocześnie sporych rozmiarów kadłub, sporej pojemności, gwarantował stosunkowo wysoką przeżywalność pojazdu, mimo trafienia go na przykład pociskiem z granatnika przeciwpancernego, w związku z tym, że tam nie było dużych zapasów amunicji czy paliwa, a w związku z tym żadnych wewnętrznych wybuchów czy skoków ciśnienia. Oczywiście zakładamy sytuację, gdy nie została porażona załoga oraz nie został trafiony silnik. Jako wady BTR-60 możemy wskazać jego gabaryty. Chęć uzyskania jak największej pływalności spowodowała, że stał się on pojazdem dość wysokim, a przez to trudnym do ukrycia, a łatwym do porażenia przez przeciwnika. Zastosowanie silnika gaźnikowego zwiększyło łatwopalność całego pojazdu. Zastosowany również układ napędowy, mimo tego, że radzieccy generałowie byli nim zachwyceni, ostatecznie okazywał się awaryjny i dość trudny w codziennym utrzymaniu. Bardzo duże problemy miał desant. Jak już wspominałem, opuszczenie pojazdu, szybkie opuszczenie pojazdu, zwłaszcza przez drzwi boczne czy z użyciem drzwi bocznych, było właściwie niemożliwe i wystawiało desant na ostrzał przez przeciwnika. W pierwszych wersjach BTR-60 nie posiadał uzbrojenia albo posiadał uzbrojenie w postaci pojedynczego KM-u, co było, no nie oszukujmy się, zbyt słabe.
Kolejne wersje z WKM-em 14,5 mm również dość szybko moralnie się zestarzały w momencie wejścia do służby bojowych wozów piechoty uzbrojonych w działka 20 mm czy też większych kalibrów. Dodatkowo napęd wieży i uzbrojenia przy pomocy sił mięśni strzelca nie gwarantował szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia. I to koniec opowieści o BTR-60, w związku z tym kolejny odcinek za nami. Mamy nadzieję, że dał Wam on tyle przyjemności, co nam w trakcie jego tworzenia i przygotowania dla Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.